Poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej nr 1 imieniem Armii Wojska Polskiego w Kaszczy. Poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej nr 3 imieniem Leona Kluczkowskiego w Kaszczy. Poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej imieniem Jana Pawła II w Kordowie. Poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej imieniem Marii Kołodzieckiej w Sanecie. Poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej nr 1 imieniem Jana Brzejfy w Skierzeniu. Poczet sztandarowy Publicznego Gimnazjum w Kłoszczy imieniem Władysława II Jagiellony. Poczet sztandarowy Ośrodka Szkolno Wychowawczego imieniem Kawalerów Orderu Uśmiechu w Skierzeniu. Poczet sztandarowy Zespołu Szkół imieniem Bolesława Krzywoustego w Kłoszczy. Poczet sztandarowy Zespołu Szkół nr 2 imieniem Noblistów Polskich w Kłoszczy. Poczet sztandarowy Rady Miejskiej w Kłoszczy. Poczet sztandarowy Powiatowej Policji w Kłoszczy. Poczet sztandarowy Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego w Kłoszczy. Poczet sztandarowy Kłoszczyńskiego Stowarzyszenia Głośników Kolei Semafor w Kłoszczy. Poczet sztandarowy Czerwcach Ułożenia Sobie Różnych i Przedsiębiorców w Kłoszczy. Thank you.
nami król Jan Kazimierz. 1 kwietnia 1656 roku uroczystym aktem oddał nasz kraj pod opiekę Matki Bożej, obierając ją królową Polski. I tak to trwało do dnia dzisiejszego. Trwa też i 20 wieków, kiedy to Jezus podarował nam swoją Matkę, gdy rzekł do ucznia: oto Matka Twoja. Matka nasza jest nam dana i zadana. Przychodzimy dziś dziękować Bogu za naszą Matkę, tą ziemską, a nade wszystko tą niebiańską, która jest naszą Królową. Pragniemy stanąć przed Bogiem naszym i przed nią, stanąć w radości, pokoju serca. By ten pokój odzyskać na nowo, stańmy w prawdzie o sobie, po swojej grzeszności. Stając przed Bogiem, który jest bez żadnego grzechu, podobnie jak i nasza Matka Maryja. Stańmy w prawdzie też o sobie, że pewno zbyt mało jest w nas miłości do tej Matki i pamięci o niej, i modlitwy do niej, aby ona, jak usłyszymy dzisiaj w modlitwie na początku mszy świętej, była naszą pomocą i naszą obroną za te zaniedbania i za wszelkie złe nasze czyny, słowa, myśli. Przepraszajmy serdecznie Pan Bóg. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzech, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.
obronę. Straf łaskawy, aby dzięki wstawieństwu naszej Matki i Królowej religia nieustannie cieszyła się wolnością, a Ojczyzna rozwijała się w pokoju. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone. I to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. Oto Słowo Boże. Podstawowe pytanie, na ile
Ja oddaję siebie tej ojczyźnie. Bo mój drodzy, pewien paradoks w historii naszej ojczyzny, a mianowicie ten, że tam, gdzie dwóch Polaków to dwie partie, gdzie trzech to trzy zdania, i że Polacy na przestrzeni historii nie umieli się cieszyć z sukcesów Polaka. Trzeba zawsze było znaleźć coś, co go kompromitowało. To jest straszliwa wada. A przecież dobro wspólne to nas cel. Wielkość człowieka to radość i umiejętność docenienia sukcesu drugiego człowieka. To jest budowanie naszego dziś, tu, jutrzejszej przyszłości. Jeżeli nie wymarzymy z siebie tej wady, zazdrości, to, drodzy bracia i siostry, zacni uczestnicy tej liturgii, my nic nie osiągniemy. Z perspektywy lat wydaje się, że chociażby te uroczystości to ten sam schemat. Są poczty sztandarowe, są przedstawiciele różnych instytucji, władz. I wydaje się, że wracamy do domu tacy sami. Moi drodzy, coś musimy zmienić w naszej świadomości. Ta scena z dzisiejszej Ewangelii, krzyż, płaczące niewiasty i ten uczeń, którego Jezus miłował, pełen nadziei, stoi jakby martwy. Nic nie mówi. Bo te wydarzenia przerosły jego oczekiwania. I słowo z krzyża Chrystusa, który po nieludzkim, niesprawiedliwym procesie został tak skazany. Niewiasto to syn twój. Synu, to jest matka twoja. I moi drodzy, kiedy historia głębiej przeanalizowała ten dialog Chrystusa, ten testament z krzyża, ukazuje się, że przecież On nie zostawił nas samych. Dlatego mądry król Jan Kazimierz w 1656 roku, nie bacząc, że jest królem, ale widząc na sytuację, jaka się wytworzyła, na wady Polaków zgina kolana w katedrze woskiej przed obrazem Matki Bożej Łaskawej, zawierza królestwo jej opiece. Ale to zawierzenie niesie ze sobą zobowiązanie w formie ślubu. Ślubuje Matko Boża, że po wszechczasy w koronie polskiej będzie czczone Twoje imię przez wszystkie stany. I my jakoś z perspektywy tamtych wieków czynimy to. Ale czy jest to do końca aż tak autentyczne? Czy my wyciągamy z tego właściwe wnioski? Trzeba nam takiej postawy, jaką miał ten mądry król. I trzeba nam tej postawy, jaką mieli ci, którzy w tej rewolucyjnej, zasadniczej ustawie widzieli nowoczesne państwo. Moi drodzy, tylu pośród nas światłych ludzi, tylu mądrych, tylu przedsiębiorczych. Czyż ich potencjał dziś nie może być wykorzystany dla dobra wspólnego? Pewnie, że nikt z nas nie będzie dziś latał samolotami, bo
To jest nierealne. Ale dobro wspólne, bo przecież patrzy na nas młode pokolenie. Dziś troszeczkę fizycznie słabe, bo już sztandarze ciężko stać. Ale moi drodzy, to nasze pokolenie ludzi dorosłych szykuje dla nich fundament, na którym oni mają budować przyszłość tej Rzeczypospolitej. I nie daj Boże, by zaszła taka sytuacja, by ktoś kiedyś w przyszłości, tak jak Jan Kazimierz w obliczu beznadziejnej sytuacji, musiał tak gorzko wołać do nieba. Ale on wiedział, ten król, że dotknienie ducha, które przyjdzie na naród, ten naród może ocalić. I tak się stało. I przez lata widzimy na sztandarach wojskowych wypisane hasło Bóg, honor i ojczyzna. To jest punkt odniesienia, za który żołnierze powstający i cywile oddawali swoje życie harcerzom. I moi drodzy, my o tym wszyscy wiemy. Wydaje się, że my to wszystko rozumiemy. Jakże więc ten bagaż historii, tego doświadczenia skonsumować w dniu dzisiejszym, mając przed oczyma taką postać jak święty papież, mając przed oczyma postać sługi Bożego kardynała Wyszyńskiego, który przecież przeprowadził nas w czasach bardzo trudnych. Przeprowadził w sposób pokojowy do wielkich wydarzeń, które miały miejsce w naszej ojczyźnie. Synu, oto Matka Twoja. Warto, abyśmy my umieli słuchać tych, którzy są Bożym, tych, którzy są przewodnikami, nie w sposób ślepy. Bo Pan Jezus też mówi, że ślepy ślepego daleko nie zaprowadzi, obydwaj wpadł w dół. Ale ludzi świadomych, ludzi z wizją, która ma konkretne odniesienie do naszego życia i to życie czyni innym. Że to życie czyni życiem właściwym i dlatego potrzebna jest nam ta właśnie refleksja. Widzimy, słabi jesteśmy jako społeczeństwo. I dlatego, moi drodzy, potrzeba nam silnych ludzi. Potrzeba nam tego dotknięcia, by Polska była Polską. By o niej mówiono z wielkim szacunkiem. I abyśmy my tu w środku do siebie nawzajem odnosili się z głębokim szacunkiem. Drodzy strażacy, życzymy Wam, aby Wasz patron, który jest obecny przy każdej religii, bezpiecznie prowadził Was w wykonywaniu Waszych zadań. Macie ogromne zaufanie społeczne, bo praca wasza jest bardzo trudna, jest odpowiedzialna. Ale strażak zawsze cieszy się szacunkiem, zwłaszcza w tych mniejszych miejscowościach, kiedy wokół remizy wszystko się odbywało. Życie kulturalne, życie społeczne danej miejscowości. Dziś jest to bardzo rozszerzone. Dziś bez strażaków wiele rzeczy uczynić nie możemy, nawet babci, który kotek gdzieś tam ucieka, z jałka strażacy, muszą jechać do dziadek, nie wejdzie. Więc takie śmieszne rzeczy, ale strażacy też wykonują. Dziękujemy Wam za tę służbę, za Wasze poświęcenie i życzymy, abyście trwali na swoim posterunku i nigdy nie dali się złamać. Strażak to tak jak żołnierz. Dziękujemy
najserdeczniejsze życzenia, by Bóg w waszej pracy, w waszej służbie błogosławił. Amen. Oddajmy cześć zmartwychwstałemu Królowi wieków i zanośmy do Niego błagania w intencji naszej ojczyzny, nas samych, za wstawiennictwo naszej Królowej Maryi. Módlmy się za Kościół Boży, aby przy przeciwności zachował swą świętość i wierność Chrystusowi. Ciebie prosimy. Thank you.
Thank you.
nasz Ojcze, oddając cześć Najświętszej Maryi, Pannie Królowej Polski, przyjęliśmy sakrament odkupienia. Spraw, abyśmy zostali napełnieni Twoją łaską i coraz głębiej uczestniczyli w tajemnicy zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Na modlitwie. Zapłać władzom miasta, gminy, powiatu, wszystkim obecnym tu z instytucji państwowych, prywatnych, pocztom sztandarowym, kompanii honorowej Straży Pożarnej, posterunkowi żołnierzy, którzy trzymają posterunek przy tablicach upamiętniających ofiary II wojny światowej. Wszystkim parafialnym mieszkańcom Chłoszczna za tę wspólną modlitwę dziękujemy. Dziękujemy również władzom miasta i gminy za poczęstunek dzisiejszy, który na nas czeka po tej przyświętej tu na placu przy kościele. Chciałbym jeszcze poinformować, że 8 maja, więc w przyszłym tygodniu, o godzinie 18 msza święta w rocznicę zakończenia wojny, tu o godzinie 18. Jest to zarazem święto szkół podstawowych numer 1 i numer 3. Serdecznie więc zapraszamy tutaj 8 maja na godzinę 18 msza święta. Będzie poprzedzona programem patriotycznym o wojnie i zwycięstwie w 1945 roku. To są treści, które przygotowały dzieci ze szkoły podstawowej numer 1. Serdecznie zapraszamy. A teraz przyjmijmy Boże błogosławieństwo, pamiętając, że jutro jest niedziela, dzisiaj jest sobota, a jutro jest niedziela. Bogu niech będą dzięki za to, że dane nam było dzisiaj tutaj się spotkać i wspólnie modlić, ale też jednak zabrać się z Andrzejowi, Błogoszczowi tego miejsca i tej lokalnej tu wspólnoty za serdeczne przyjęcie nas, kapłanów i także was, kochani, tutaj dziś w tym wieczorniku chrzczeńskim, takiej wspólnej modlitwie. Niech to Boże błogosławieństwo umacnia nas w trwaniu przy Bogu, przecież naszej Matce Maryi, i aby zawsze była jak największa w nas cześć i miłość dla Boga, a też i naszej Matki Królowej, abyśmy uwielbili o niej zawsze pamiętali. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn.